witam Państwa na... Raz dobry wieczór, witam Państwa na konferencji prasowej po meczu PGS Puławy Stargard, Polpharma Stargard Gdański, wygranym przez drużynę gospodarzy 92-71. Poproszę trenera o podsumowanie spotkania. Witam. Przede wszystkim jestem bardzo zadowolony, że wygraliśmy spotkanie. Gratuluję zawodnikom zaangażowania. Ogólnie można powiedzieć, że bardzo słaba tylko i wyłącznie trzecia kwarta. Straciliśmy 29 punktów, czyli więcej niż w całej pierwszej połowie. Niemniej jednak ta gra została uporządkowana w czwartej kwarcie. No, taka jest koszykówka. Ja uczyłem zawodników na to, że tutaj chwila nieuwagi, dwie, trzy trójki i ten wynik spadł tam do 12 punktów, jednak ani razu zespół ze Starogardu nie złamał 10 punktów, także kontrolowaliśmy to spotkanie. Bardzo się cieszę. Dla nas to kolejne zwycięstwo, zbieramy te zwycięstwa kolejne, ponieważ to jest, wiadomo jaka jest sytuacja w tabeli, także bardzo się cieszę, że po tym wygranym meczu w Gdyni wyszliśmy z bardzo dobrą energią i jakby pokazaliśmy, że to nie był tylko i wyłącznie przypadek, że zagraliśmy dobre spotkanie w Gdyni. Dziękuję. Proszę Kacpra Kulinarskiego, podsumowanie spotkania. Na pewno dobry mecz w naszym wykonaniu. Możemy być zadowoleni, zwłaszcza z tej pierwszej połowy, kiedy pokazaliśmy Polpharmie, że nie mają tak naprawdę tutaj szans na zwycięstwo. Mimo tego, że fajnie szarpali w trzeciej kwarcie, to opanowaliśmy sytuację i dowieźliśmy spokojnie to zwycięstwo. Mieliśmy trochę problemów. Krótszy skład dzisiaj, natomiast świetnie wyszliśmy nastawieni na ten mecz i naprawdę możemy się z tego cieszyć, bo to też nie jest takie proste. Ja jeszcze ze swojej strony tutaj troszeczkę sentymentu życzę Polpharmie udanej walki o utrzymanie. Mam nadzieję, że wszystko w klubie tam będzie dobrze i powodzenia dalej. Czy są pytania? Panie trenerze, Piotr Pamuła i Tomasz Śnieg, kiedy oni będą dostępni, żeby... Jeżeli chodzi o Piotrka Pamułę, to trwa rehabilitacja i na razie trudno powiedzieć, kiedy wróci do treningów. Nie można powiedzieć, że to jest w najbliższym czasie, to jeszcze jest w dłuższej perspektywie, natomiast Tomek doznał drobnego urazu na końcówce ostatniego treningu koszykarskiego, jaki mieliśmy przed meczem. Nie chcieliśmy ryzykować. Sytuacja się poprawia, w poniedziałek ma kontrolne USG i wtedy będziemy wiedzieli więcej, kiedy wróci do gry. Czy Marcel Wilczek wzmocni wspólnie? Jeszcze takie moje pytanie. Czy interesujecie się w ogóle tym koszykarzem? Badamy rynek, interesujemy się zawodnikiem na pozycji numer 5, ale z tego co wiem, to władze klubu, dyrektor Koziorowicz będzie z nim rozmawiał, jaki będzie efekt tych rozmów, to zobaczymy. A czy jest Pan zadowolony z gry Mateusza Kostrzewskiego na pozycji właśnie na piątce i czy tak na dłużej może być? Nie jestem zadowolony. Oczywiście, że jestem zadowolony, bo przecież 23 punkty dzisiaj i 21 punktów, bodajże 21 punktów w meczu z Gdyni, także przepraszam za żart, ale oczywiście jestem zadowolony, ale no, szukamy sytuacji takiej, żeby to troszeczkę zmienić. Niemniej jednak no, jest to taka sytuacja, która dla nas dobrze funkcjonuje. A kiedy może nastąpić ta sytuacja właśnie z tym zagranicznym zawodnikiem? Tak samo śledzimy rynek. Jest wielu zawodników, którzy albo nie spełniają naszych oczekiwań, albo mimo tego, że mają dobre CV, to nie grają zbyt wielu spotkań w ostatnim sezonie, czy nawet dwóch sezonach. Także po mnie tej całej sytuacji, jaka była w klubie w tym sezonie, po mnie tych doświadczeń, po prostu musimy znaleźć takiego gracza, który się dopasuje do tego zespołu i do stylu naszej gry. Nie możemy w tej chwili wziąć zawodnika, nawet jeżeli to będzie bardzo dobry zawodnik, dla którego my będziemy musieli zmienić ten styl gry, ponieważ to będzie zbyt wiele pracy kosztowało i jak ostatnie mecze pokazują, ten styl 97 punktów rzuconych, w Gdyni 92 punkty dzisiaj, także to widać, że ten styl nam odpowiada i tego stylu się będziemy trzymać.
Zarką, panie trenerze, przygotował pan nam no, super niespodziankę. Co na Włocławiu, coś pan szykuje? Znaczy, to jest liga, no, trzeba się jeszcze przygotować do każdego meczu, wiadomo, że nie jesteśmy faworytem. Anvil ma bardzo silny zespół, grają w dwóch ligach, w Pucharze Europy i w lidze, grają bardzo dobrze, wygrywają bardzo wysoko, a to jest koszykówka, no, my zrobimy wszystko, żeby się na ten mecz przygotować, pojedziemy tam i będziemy grać w koszykówkę. Druga część konferencji. Proszę o podsumowanie spotkania trenera Marka Łukowskiego. Dobry wieczór Państwu. Na wstępie zawsze gratuluję zespołowi przeciwnemu, ale dzisiaj powiem, że miło zobaczyć te znajome twarze. Po pierwsze. Po drugie, gratulacje dla drużyny Spójni Stargard, trenera Winnickiego za zasłużone zwycięstwo. Wygrał zespół dużo lepszy, który od początku narzucił swój styl. Mieliśmy inne troszeczkę założenia na ten mecz, natomiast niestety nie byliśmy w stanie przez bardzo agresywną obronę Spójni ich zrealizować. Po drugiej stronie, co do samego meczu, bardzo niepokojące jest to, że gramy dopiero wtedy, jak gdzieś ta presja z nas schodzi. I przy tym minus 21 do przerwy wychodzimy na trzecią kwartę, zaczynamy grać swoją koszykówkę tak naprawdę. I wtedy wyglądamy dobrze, realizujemy to, co sobie założyliśmy. Natomiast mecz trwa 40 minut, a nie tylko 20 i trzeba było to od początku meczu zacząć realizować. Niestety nie byliśmy w stanie i stąd zasłużone i tak wysokie zwycięstwo drużyny gospodarzy. Dziękuję. Proszę o podsumowanie kapitana Pawła Wierzyka. Dobry wieczór. Również chciałbym pogratulować drużynie ze Stargardu. Od pierwszej minuty, tak jak trener powiedział, narzucili swój styl gry, grali agresywnie, zmuszali nas do błędów i my nie zaczęliśmy tego meczu tak, jakbyśmy chcieli. Niestety można powiedzieć, że pierwsza połowa ustawiła ten mecz i no, zwłaszcza jak mamy taki młody zespół, ciężko jest odrabiać takie straty w drugiej połowie. Natomiast myślę, że należą się też gdzieś tam trochę brawa dla naszego zespołu, że nie poddaliśmy się, chcieliśmy grać do końca i trochę zniwelowaliśmy tą przewagę. Niestety nie starczyło sił do końca meczu i skończyło się tu różnicą prawie 20-punktową ponad. Niestety, także dzisiaj Stargard był lepszą drużyną. Dziękuję. Czy są jakieś pytania?